jeżeli czuje się dom, to wracasz do domu bez żadnego zaproszenia. To jest to. Spokojnie siedzisz, rozmawiasz, kto przyjdzie, zapraszam. Kim jestem, gdzie się urodziłem, jak się czuję. Jestem Afgańczykiem. W Iranu się urodziłem. Czuję się Afgańczykiem. Ale w różnych miejscach byłem, więc to mi nie przeszkadza, gdzie się urodziłem, w jakiej miejscowości, w jakim kraju, gdzie mieszkałem. No, oczywiście człowiek się tęskni. Trochę tęskniłem za swoje dzieciństwo, ale to nie wróci, więc to swoje jest teraz, to jest. Może nie bardzo długo tych naprawdę myślałem i bardzo dużo na tych pracowałem. To, co ostatnio czuję w siebie, późne strony rehabilitacji, zostać rehabilitantem, ale trzeba walczyć na tym i widzę przy sobie dużo konkurencji, może powiedzieć, albo dużo zadania trzeba. Widzę przy sobie do pokonania, więc to jest trochę sprawy walczenia z marzeniem. Wydaje mi się, to jest najkluczowe, żeby być otwartym na tym poziomie, który jest dobry dla ciebie. I to, że wyjdzie, nie wyjdzie, to jest zdarza się. Uczyłem się dużo języków. Jeden język, który się uczyłem w szkole naprawdę, pierwszy to był Urdu. Pakistańskie, które Hindusze tak samo mówią. I drugi język, który się nauczyłem, to był angielski w szkole. I trzeci język, który naprawdę się uczyłem, to jest polski. Ten trzy język, który się uczyłem i mówię prawie po 6-7 języków. Ale fajnie jest, żeby umieć dużo języków. U siebie najbardziej czuję pewny siebie. Czuję zawsze, że jestem i robię to wszystko dla siebie. I przez to czuję się spokojny. Mogę się śmiechać, mogę się mówić, mogę pójść gdzieś, poznawać się ludziom. Jestem mamą. Jestem z Afganistanu. Mieszkam w Polsce około 8 lat. Jestem otwartym człowiekiem,